cześć, tutaj Domek Kopyra z blogu blogkopyra.com, a to jest Let's Play z Kopyrem. Let's Play w Civilization 5, Brave New World. Postaram się wam pokazać grę. Wybieramy własna gra i tutaj oczywiście gramy Kazimierzem Wielkim, czyli tutaj trzecim. Zmniejszyłem mapę do małej, pozostawiłem poziom trudności król, szybkość gry zwykła, tutaj dam szybka, żeby wam jak najwięcej jakby pokazać, nie wiem, co tutaj się dzieje. Zaawansowane, tutaj możemy sobie wybrać jakich chcemy mieć przeciwników, więc ja historycznie wybrałem Bismarcka Niemcy, Gustawa Adolfa Szwecja, Katarzyna Rosja, Maria Teresa Austria, Napoleon Francja. No to lecimy z koksem. Chwała Kazimierzowi Wielkiemu, obrońcy i władcy Królestwa Polskiego. Zasiadłeś na tronie w czasie ogromnej zawieruchy. Polska gospodarka była niewydolna, a naród zmęczony wojnami toczonymi przez twoich poprzedników. Mimo przeszkód, twoje rozsądne rządy rozpoczęły w dziejach kraju nowy rozdział dostatku i bezpieczeństwa. Rozpoczynamy. Tak, zaczynamy z jedną jednostką osadników, z jedną jednostką wojowników. Generalnie nie ma co cudować, tylko trzeba otwierać, zakładać miasto tu, gdzie proponuje. Tutaj jest taka śmieszna sytuacja, bo on proponuje nam nazwać Warszawa, no to jest trochę absurd. Nazwiemy je po prostu Kraków. Okej. No i tutaj mamy po prostu przypisane, co mogą pozyskiwać mieszkańcy miasta. Czyli tutaj pozyskują trzy jednostki jedzenia, tutaj na środku dwie jednostki jedzenia i jedną jednostkę produkcji. Czyli trzy, cztery, bo tutaj są jeszcze jakieś dodatki. No i dobra, i okej. Natomiast tutaj tymi całymi wojami, wojownicy, ruszymy się gdzieś, ktoś zastanawia właśnie gdzie, w którą stronę, ale dobra, też nie mamy tutaj na morze, idziemy w tą stronę. I tu widzimy tak, tutaj mamy złoża miedzi, ale trzeba najpierw wynaleźć górnictwo, żeby to się pozyskiwać. Tu mamy złoża marmuru, ale trzeba wynaleźć murarstwo. Tu mamy też miedź, czyli będziemy mieć miedź, tu są owce, nie jest źle. Oni się pytają, co w tym Krakowie produkować, więc ja myślę, że na początek może drugich wojowników, dlatego że rozwijając się szybko, znaczy szybko się posuwając, możemy odkryć różne ciekawe rzeczy. No i co będziemy wynajdywać? No to może to górnictwo, będziemy mieli tę miedź. Tutaj nam się rozszerzy, także może nie będzie górnictwo. No i lecimy następna tura. Typowa polska melodia, czyli Bóg się rodzi. To jest śmieszne. Odkryto ruiny, właśnie. To jest to, co mówiłem. Tutaj są ruiny. Jak w te ruiny wejdziemy, to dostaniemy jakiś... Możemy dostać jakieś złoto, albo możemy dostać jakąś naukę, którą odkryjemy, więc idziemy do ruiny. Tutaj w zależności od tego, po jakim idziemy terenie, to zużywa nam różną ilość punktów. Czyli tak, po lesie pójdziemy tylko jedno pole, ale jeżeli pójdziemy po ruinach, to możemy pójść dwa pole. I co odkryliśmy? Proszę, fantastyczna sprawa. Dostaliśmy workera czy osadnika? A nie, powiększyło nam się miasto. Czyli fantastycznie, na krzywy ryj dostaliśmy po prostu rozwój miasta już do dwóch. Populacja nam trochę. No tutaj generalnie będzie dobre miejsce, żeby założyć miasto, bo tak, będziemy mieli owce i będziemy mieli dwa pola tutaj z pastwiskami. No idziemy dalej. Czy wracamy? Tutaj zakładam, że nic nie ma, ale kurczę, może to były błędne założenie. Dobra, następna tura. Górnictwo nam tutaj cztery tury jeszcze brakuje, żeby wynaleźć. Dobra, lecimy.
jak wchodzimy na górę, to oni też więcej widzą, więc to też jest taki realizm tutaj trochę. Następna tura. Na początku się niewiele dzieje. Najgorzej będzie, jak się okaże, że tutaj to całe, ten cały teren jest taki w ogóle pusty, a ja tu produkuję drugich wojowników, nie będzie co z nimi robić. To się okaże, że wyrzucony pieniądz, tak? No ale zobaczmy. Na takiej małej mapie jeszcze nigdy nie grałem, także też może to być ciekawe doświadczenie. Nie wiedziałem też, jaką wylosował nam komputer układ geograficzny, czy to jest... O, zaraz będziemy mieć górnictwo. Tylko żeby mieć górnictwo, to musimy mieć znowu robotników, którzy nam wykopią tę kopalnię. Pokorni odziedziczą ziemię, lecz nie prawa do jej zasobów naturalnych. Zawsze jest jakiś cytat z literatury, z popkultury. No jest napisane, że dzięki górnictwu mogą budować kopalnie i mogą karczować las. Kontynuuj. I tak, wojowników nam też wybudował, więc tak, tu dajemy mu, żeby produkował nam robotników, 8 tur. Tutaj sobie idziemy wojownikami, no i tak się stało, jak myślałem, czyli wyrzucony pieniądz, kurczaki. Aj, no nic, ale to nic, no zawsze mogą się pojawić jacyś barbarzyńcy, więc to się przyda. Teraz tak. Ponieważ jesteśmy na wyspie, to myślę, że powinniśmy kombinować w tym kierunku, żeby w miarę szybko wynaleźć coś, co pozwoli nam pływać, czyli żeglugę. Żeby dojść do żeglugi tutaj, potrzebujemy wynaleźć garncarstwo. Z drugiej strony, tutaj mamy co? Czekajcie. Tutaj mamy banany. Żeby banany, potrzebny by nam był kalendarz. Tu z kolei mamy zwierzynę, potrzebne by nam było łowiectwo. Więc nic tu nam nie daje takiego prostej odpowiedzi. Bo tak, łowiectwo to by trzeba hodowlę zwierząt. Plantacja. No dobra, niech będzie to garncarstwo i to... Ach, choroba, nie. Niech będzie to, bo na razie nie będziemy nigdzie odpływać z tej wyspy. Tutaj można 2-3 miasta założyć. Następna tura. Lecimy. Proszę czekać, będzie rozmowa. Dobra. Tutaj chciałem zobaczyć. O, proszę. Tutaj mamy te barwniki. Ale znowu, nie możemy tu wybudować przy samym tym miasta, no. Trochę tutaj lipa, jeżeli chodzi o to umiejscowienie, które mamy. Dobra, powróćmy tu, zobaczmy. Następna tura. Hodowla zwierząt ma ten plus, że pojawiają się konie. Czyli być może tutaj gdzieś są konie, a na razie ich nie ma. Dobra, tutaj mamy plus, jedna wielka lipa. Tutaj jest akurat, no decyzja była wabank, no i niestety była błędna, bo trzeba było inwestować w robotnika od razu i byśmy już mogli tutaj coś tworzyć. No, jesteśmy parę tur w plecy, no, ale gdybyśmy byli na kontynencie, to można by naprawdę szybko się przemieścić, coś odkrywać. No trudno. Generalnie mamy tutaj, bawełna, no. Czyli tak, tu można by miasto wybudować. Będziemy mieć łapać bawełnę tutaj za rogiem, za rzeką. Tu będziemy mieć jakieś owce. No nie jest złe miasto, złe miejsce na miasto. No ale wspaniale nie jest. Idźcie tutaj. No kurczę. Masakra. Trzeba jak najszybciej wynaleźć do tego pływania. No ten jednostka bez rozkazów, ale nic nie ma co robić. Oj, ciężkie jest życie króla. Jednostka bez rozkazów. No to idź tutaj na tą bramę. Następna tura. I wybiera. I już mamy hodowlę zwierząt. I po hodowli zwierząt zaraz się zabieramy za te żagle.
Nie zawiążesz. Pyska wołowi młócącemu. Będzie można stworzyć szlak handlowy. No to akurat nas na razie nie interesuje. Nie jest dobrze. Badanie. Dobra, trzeba płynąć. Garncarstwo. Nie jest dobrze. No tutaj też można miasto założyć. No nic, to nic, trudno. Tak, tu już nam się zrobiło miejsce na to. Aha, konie się pojawiły, tak? Czyli tu mamy jeszcze lepsze miejsce na... Czyli nie jest źle. Czyli tu mamy jeszcze lepsze miejsce na miasto. Albo właściwie tu można mieć konie, dwie rzeki. No nie jest źle. Znaczy dwie, no, ryby. Tu są ryby. Dobra, następna tura. Musimy czekać na tego kurczę workera, czyli robotnika. No to tutaj siedźcie sobie. Mieście. Damy, może bo on się ciągle nie budził, to damy, żeby czuwał. A ten niech tu będzie, tutaj niech tu patroluje sobie. Czyli też mu... Dobra, następna tura. No dobra. Oni też sobie niech tutaj czuwają. Będą nam zawracać gitary. Następna. Założono panteon, czyli ktoś już zakłada religię. Powoli. Niestety my nie mamy tutaj perspektyw na to na razie. Bo wytwarzamy religii zero. Tutaj jest wiara. Zero wiary. Jakbyśmy wytwarzali coś wiary... Czyż powie glina temu, co ją kształtuje? Kaplicę możemy wnieść, wtedy ona będzie nam produkowała. No ale dobra. Dobra. W mieście produkujemy zatem... osadnika. I założymy sobie drugie miasto. Natomiast tym tutaj jedziemy i budujemy badanie trzeba wybrać. To wybieramy żeglugę. Następna. Wybieramy żeglugę. No i czekamy. O, jest możliwość przyjęcia ustroju. Co to są ustroje? Tutaj mamy takie jakby różne obszary. I teraz jak się... Dlaczego się przyjmuje te ustroje? Te ustroje się przyjmuje wtedy, jeżeli się uzbiera odpowiednio dużo kultury. Ta kultura tutaj pokazuje nam. Tak, teraz mamy koszt ustroju 15 jednostek kultury. A zarabiamy jedną jednostkę kultury na ten. Więc mi się wydaje, że zawsze mi dobrze szła albo wolność, albo tradycja. Tutaj one dają benefity. W każdym mieście obywatelstwo. O, tutaj jest produkcji. A choroba. Tradycja czy wolność? Nie, niech będzie, że tradycja. Przyjdź. Tak. No i teraz musimy nazbierać 20. Państwa miasta, czyli oprócz tego, że mamy tych 6 cywilizacji, które jesteśmy na drugim miejscu. Nie jest źle, aczkolwiek ci nam odskoczyli nieźle. Ale to jest akurat ranking pod względem pieniędzy na koncie. Więc my mamy 46, najbiedniejszy ma 28, najbogatszy 135. Prawdopodobnie coś złupił, jakieś ruiny i dlatego tak się obło. My żeśmy z ruin dostali jednego ludka, także to jest, też jesteśmy na plus. Tutaj jest. Ci będą pracować jeszcze trochę. Następna tura. Następni założyli panteon, a my dalej jesteśmy w lesie. Religia jest ważna. Oj, nie. Tu sobie się
wejścia. Widzicie, tu nam się pojawia... Powiększają nam się granice miasta. To jest związane z tym, że... tutaj już będziemy mogli robić, jak murarstwo będziemy mieli, będziemy mogli robić te. Miasto pod wpływem jakby swojego rozwoju, wytwarzanej kultury, wywiera wpływ i zajmuje następne powierzchnie. Jednostka bez rozkazu to tutaj czuwaj i następna tura. Nieznany gracz wchodzi w epokę klasyczną, a my jesteśmy w lesie. No, trochę lipa. Tutaj Polacy mają bardzo dobrą... Kto włada morzami, jest władcą wszystkiego. Rule Britain, rule the waves. Dobrze. Mamy takie szczęście, że mamy od razu port, więc będziemy mogli wybudować statek. Czyli tak, tu jest super. Mamy wybudowaną kopalnię. Zobaczcie sobie, że wcześniej nam to wytwarzało. To nie za wiele nam to dało. Tu możemy farmę wybudować, żeby ten... Badania wybierzmy. I teraz, co nam się bardziej opłaca? Kalendarz to jest plantacja. Tutaj potrzebujemy plantację, kalendarz. Do tych bananów. Względnie murarstwo, żeby mieć tutaj ten marmur. Marmur by nam dał... On daje luksus. Luksus się przydaje, dlatego że on poprawia humor ludziom. Więc ja myślę, że weźmiemy to murarstwo. Tu już przeprowadzimy robotnika tu. A tu damy... Aha, oni produkują osadniki. No okej. Okay. Następna tura. No i czekamy. Przyjmij ustrój. No widzicie, nazbieraliśmy. I teraz, co my tu mamy? Plus 15 produkcji do budowy oraz 1 do zadowolenia. To na razie nam nie jest potrzebne, a tu jest utrzymanie... Kurwa, ale sobie wybrałem. To nic. Honor. Może być potrzebne, albo nie, czekajcie, mamy... Aha, czyli tu będzie eksploracja. No dobra. To bierzemy tą arystokrację. Ona się w dłuższej perspektywie się nam przyda. Ale w krótszej to jesteśmy trochę dłużej. No, trochę zmaściłem. No nic, lecimy. Następna tura. Tu już za 3 tury będziemy mieć osadnika, który sobie tutaj popłynie. Znaczy, przejdzie, przepraszam. No i na razie musimy czekać. Na razie musimy czekać, bo... A czekajcie, czy ja tu muszę drog budować? Ale ja na razie dróg nie mogę chyba budować, bo chyba jeszcze ich nie znam. Za ile my wynajdziemy to murarstwo? Za 4. No to na razie może niech buduje tę farmę. Nie potrzeba, tu szadnie. Dwie tury do osadniku. No, oni wchodzą w epokę klasyczną, a my nie wchodzimy. Dobra, i osadnika prowadzimy i tak. Tutaj nam podpowiada... Tu nam podpowiada komputer, gdzie założyć miasto. Mówi, albo tu, kościół zakładaj, albo tu. Wydaje mi się, że tu jest lepsze. Bo tak, będziemy mieć to wszystko. Ten. Natomiast tutaj będziemy się kanibalizować z Krakowem, więc tutaj założymy. Wybierz produkcję. No to budujemy statki. Budujemy statek, żeby zwiedzać. Nie spać, zwiedzać. Następna tura. Tutaj jest o tyle dobrze, że jak mamy te marmur, to będziemy mogli szybko wybudować piramidy, powiedzmy. Jak już wynajdziemy to. Dobra. To ja myślę, że... Następna tura. Dobra, już tutaj się pojawia zarys. O, jest Gustaw przyszedł. Främling, välkommen till Snökonungens rike. Jag är Gustav Adolf, medlem okay. av den aktade Vasaätten. Okej, okay, dobra.
widzenia. Co ciekawe, mówią w swoim języku. A ciekawe, gdzie on nas znalazł. Musi mieć już skubaniec statki, że nas zobaczą. Dobra, mamy muratko. Bardzo dobrze. Teraz tak. Zobaczmy, czy rzeczywiście tu jest najlepsze miejsce. No jeszcze mówi, tu jest dobre też miejsce. To miejsce jest o tyle dobre, że będziemy najmniej wchodzić w paradę Krakowowi. Z drugiej strony miasto na wzgórzu to jest też taki średni pomysł. Chociaż... Kurczaki. No dobra, będzie tu. Tak i tak. Chociaż czekaj. No zobacz. Dobra, na razie idźmy tu. Mamy triremę. Tak, tutaj jest trirema tego, Gustawa. No to płyniemy. Wybierz produkcję w mieście. No to proponuję spichlerz. Dlatego, że spichlerz sprawia, że będziemy mieli więcej żywności za darmo i jeszcze tak, spichlerz się przyda, bo to będzie się nam się szybciej miasto rozwijało. Badanie. Obróbka brązu. Może niekoniecznie, może łowiectwo to będziemy tutaj mogli wykorzystać. Tak, optyka. Dlatego, że będziemy mogli pływać, znaczy przepłynąć przez tutaj te płycizny, będziemy mogli przepłynąć na przykład osadnikiem albo jakimiś tam wojownikami. To jest ważne. Minwen. Chcę, żebym przyjął jego ambasadę u siebie, a on mi za to da 25 przez 25 tur po jednej złotej monecie. Ale to jest do kitu, bo ja bym wziął u niego też ambasadę, a ten, także odrzucam to. O, i on już nie może wpłynąć na nasze wody, czyli tędy nie przepłynie, musi płynąć dookoła. Dobra, czyli możemy już teraz otworzyć. Ok, załóż miasto. Oczywiście zmieniamy Warszawę na Wrocław. Akceptuj. Dobra. Wybierz produkcję. Damy, żeby pomnik budował. Dlaczego? Dlatego, że pomnik będzie nam powiększał. On wytwarza kulturę. W stolicy nie trzeba, bo w stolicy kultura się sama wytwarza, natomiast tutaj będzie wytwarzał nam kulturę, która będzie nam potrzebna, żeby powiększał się obszar miasta. Tutaj nawet te konie nie są w naszym lesie. Ale plus jest taki, że jak tu zaraz możemy budować drogę. Dobra, kurde mamy. To sobie płyniemy, odkrywamy. Trafiamy na państwo miasto. Pilno. Jest kupieckie i przyjazne. No i fajnie. I dają nam 30 sztuk z złota, nie? Także opłaca się poznawać nowych ludzi. Ci tu budują jeszcze ciągle. Kurczaki, ile oni będą mieli. Co oni tworzą? Aha, no dobra, skończysz, no dobra. Też chyba drugiego workera by wypadało. Dobrze. Co my tu mamy? Odkrywasz prawską moc. Następna turma. Aha, tu jest jedną turę jeszcze. Dobra, płyniemy dalej. Możemy pływać tylko po tym płytkim, czyli po tym jasnym. Bo tutaj nie pozwoli nam wpłynąć, bo mamy taką jednostkę kiepską, że nam nie pozwoli wpłynąć. No dobra. W
Krakowie jeszcze 5 tur będziemy czekać na tego, na ten spiklerz cały. Dobra, ci wybudowali, swoje zrobili. I budujemy marmur, znaczy kamieniołom. Tutaj sobie płyniemy, malutka wysepka, nie rokuje za bardzo. Na szczęście mamy dużo płycizn, bo... Czyli generalnie widać z tego, że mapa będą archipelagi, czyli będzie trzeba inwestować w te wszystkie ustroje, które wspomagają flotę. Ja tak grałem poprzednią grę właśnie na takiej mapie i bardzo mi to dało dużo. Jest. Przyjęcie ustroju. Niestety flotę, eksplorację możemy dopiero robić przy... Jak wejdziemy do średniowiecza, na razie nie weszliśmy. No, no trudno, musimy ten garnizon przyjąć, bo się nas gada. Sobie tu płyniemy. Tu jest jakieś miasto, bo granice widać. Daleki kraj nie wniesiono wielką bibliotekę, czyli taki cud świata. No niestety wyprzedzili. Wrocław powiększył się, bardzo fajnie. I we Wrocław, i tutaj, i teraz tak. Czy i już mamy optykę. Poznajesz Państwo miasto Bratysławy. No i bardzo, bardzo fajne. Stan. Państwa miasta później, one są bardzo ważne dyplomatycznie, bo możemy z nimi się zaprzyjaźnić. Wtedy one mogą nam, jeżeli to jest miasto militarne, to będzie nam dawać jakieś jednostki wojskowe. Jeżeli to jest miasto kupieckie, będzie nam dawać jakieś dobra luksusowe. Że ma to sporo benefitów. Wilno pragnie szlaku handlowego, o, na przykład. No nie jesteśmy najbardziej wykształceni. Mamy 7 różnych technologii, tu jest ktoś, kto ma 11. Stworzył instrument, by wiedzieć, ale czy księżyc jest w pełni, myślę, czy nie. Myślę, że takich pokonasz, Bóg. Nie doceniają cię. Jest dumny jest duch królów, dzieci Zeusa. I honor pochodzi od niego. Zeus, Bóg Rady, kocham. Od dawna przyjmij ustrój. Właśnie, tu jest gratisowy ustrój dla Polski. I to jest super sprawa. Tutaj naprawdę można skorzystać. Zapewnia darmowy budynek kulturalny w pierwszych 4 miastach. I teraz się okazuje, że ten pierdzielony pomnik niepotrzebnie się zbudowali, bo ten nam daje tutaj. Ajajajajaj. Zmarnowane pieniądze, tak? Kolejny błąd, kolejny błąd. Dobra, co my tutaj? Fuck. Ale błąd. Wielbłąd. Osadników nie ma sensu. Kuter, statek towarowy. Niech będzie może kuter i tym kutrem tutaj te ryby znaczy będziemy poławiać.
wojska. Ambasadę. Idźmy w tę żeglugę. Popatrzmy, co. Tutaj mam w małym oknie otwarte i niestety, ale nie do końca tu wszystko widzę. Po optyce możemy iść do kompasu, ale tu to wszystko musimy przyjąć, żeby to wszystko musimy odkryć wcześniej. No dobra, ten kalendarz banany przynajmniej będzie. Dobra. Następna tura. Kraków ma marmur i fantastycznie. No, tu już jest, czyli tutaj już jest biegun północny. Dobrze wiedzieć. My jesteśmy gdzieś mniej więcej w równiku. Czyli rzeczywiście ta mapa jest dużo, dużo mniejsza niż że jestem przyzwyczajony, no ale dobrze. Czyli ja myślę tak, trzeba będzie zaraz budować osadników, zakładać następne miasto, nie ma co. A tu z kolei, a właśnie, nie będziemy drogi budować, bo droga to jest głupiego robota, połączymy się portami. Tak jest najlepiej. Dobrze, czyli idziemy budować tutaj tym do Wrocławia. Dobra, pół godzinki, to może ja to nagram. Ja tutaj zasejwię teraz. Potem najwyżej sklei, ale no dobra, kurde, ciężko się oderwać. Następna góra. Ktoś jest za nami jeszcze, bo dopiero wszedł na pokrytę toksyczną. Tu budujemy kopalnię. Tutaj ten robot teraz jest w ogóle niepotrzebny. Zmień produkcję. On sobie będzie czekał. Znaczy jakbyśmy, jak kiedyś będę chciał wybudować robotnika, to on dalej będzie już tylko dwie tury. Ale wybudujmy osadników i załóżmy nowe miasto. Tymczasem tymi wojownikami się ruszymy. Idziemy tutaj eksplorować. W tej cywilizacji w piątce. O, gdzie te różnice? O, tak. I barbariańscy. Barbarzyńcy, znaczy. Ale nie pamiętam, oni nie mogą strzelać. To tam wymykamy stąd do jeszcze jakiś ten. Takie let's play'e to z godzinkę, dwa mogą, dwie mogą trwać. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. To chyba dobra. A tu krowa jest, tak. Krowa kaczka. Jakieś badania. A, tu pokazuje żelazo na mapie, posągolusa, koszary, no to się przyda. Krótka broń. No i dobra, i teraz tak, ponieważ mamy już wynaleziony kompas, więc jednostki w poprzednich cywilizacjach było tak, że musiałeś wbudować statek, żeby zaokrętować na niego takich wojowników, a tutaj już nie trzeba. Tu jest całkiem niezłe miejsce na wybudowanie miasta. Jak nie znajdziemy lepszego, to latarnia z Faros, nam już ktoś podpierniczył. No co zrobić, co zrobić? Tak.
tutaj też można, no ale tu jest chyba lepsze to miejsce. Też trzeba patrzeć, ile tam jest tych kurcze rybek, nie? Bratysława poszukuje inwestorów, znaczy sponsorów w zasadzie. Czyli chce, żeby dać im kasę, to wtedy nas będą trochę bardziej lubić. A co oni nam mogą dać? Kulturowe. Mogą ci podarować kulturę. Chyba nie. Czyli tak. Ci wybudowali kopalnię. Fantastycznie, ale bez sensu. No dobra, to idziemy wybudować tutaj. Niestety dookoła tej wysepki są same głębiny, a na głębinach niestety są małe korzyści. Trzeba by tu płynąć koło tego Lwowa. Zobaczymy, co tam się... Wilna, przepraszam. Jedna bomba atomowa, powrócimy znów do Lwowa. Druga bomba, byle silna, powrócimy i do Wilna. Jak mawiają wszech Polacy. Publiczna deklaracja Szwecji. Szwecja ogłasza, że Bratysława znajduje się pod ochroną. Czyli jakbyśmy na przykład zażądali od nich daniny, no to wtedy Szwecja teoretycznie można... Hektor miał Troja naradę nad Skamandru rzeką. Ważna rzecz. Czy pojawi nam się gdzieś żelazo na Marsie? Bez żelaza jest ciężko. I się nie pojawiło. Jest kurcze. Kurcze, jest źle. Jest źle. To jest bardzo źle. Nie mamy na swoim terenie żelaza. Co to jest? Kamień, tak? Kamień. Też jest przydatny, ale nie aż tak. Wybierz badania. Filozofia to trzeba tutaj ten. Niechże będzie. Idziemy w te jednostki morskie. To jest jedyna nadzieja nasza. Dobra, budujemy pastwisko do owiec. No, tutaj może pójdziemy w tą stronę koło tego. Koło tego. Cud natury, Krakatau. Są też takie cuda natury, jak ten, kto je odkryje, dostaje jakieś efekty, nie? No i pięknie, zwiększyło się zadowolenie piękne. To gdzie to Krakatau jest? A, to jest wulka Krakatau. Także jest parę fajnych feature'ów nowych, których nie było w cywilizacji tam w czwórce. Następna tura. Bawel. Tu nam by się opłacało. O, mamy już osadników i teraz mówi, podpowiada nam komputer, gdzie otwierać, gdzie zakładać miasto. Tu mówi, ale tu będzie nam się kanibalizowało z Krakowem trochę. Tutaj to samo. A zobaczmy, co tutaj się dzieje. Pusty, kurczę. Na pewno trzeba płynąć. W tą stronę. No dobra, w tą. To niech będą środki. Przyjmij ustrój.
Wilno poszukuje inwestorów, tak. Mówi, tu wybuduj miasto, to będziesz tutaj całą tą ten miał i złapiesz i te surowce, i te tutaj barwniki, i kamienie, ale zaraz zobaczymy, czy nie opłaca się wyjść na lądy. Są ruiny, no to brzmi obiecująco. Wygląda to obiecująco. Bo tutaj mamy tak, kamień, mamy marmur, znowu kamień, ale nie ma żelaza. Kurczę, gdzie to żelazo jest? Żelazo jest teraz kluczowe dla nas. Bez żelaza będzie ciężko. Następne państwo, miasto. Ormus. Dobra. Gdzie jest żelazo? Tego trzeba wyłączyć, kurczę, co tu jest. Dobra. Popatrzmy, co to było. Bo też nie można tych miast za dużo nastawiać, bo one rodzą niestety problemy. To znaczy, okazuje się, że na przykład zaczynają się niezadowolenie, bunty i tak dalej. Kto niszczy dobrą książkę, zabija rozsądek. Następne państwo miasto. Robotnicy. Dobra, róbcie tutaj banany, panu, uprawiajcie. Wy do ruin. Oszla. Starą mapę. Co mi po starej mapie? Tutaj widać Gustaw się osiedli. Ciągle to nie to, o co nam chodzi. Co latarnia daje? Mauzoleum Halicarnasie albo Stonehenge. 9 tur, czyli dosyć szybko. Gdybyśmy Stonehenge wybudowali, to jest będziemy mieli wiarę, a Muzeum w Halicarnasie kulturę. Dobra, niech będzie Stonehenge. Wybierz badania. Kurde, tego żelaza nie ma. Aha, filozofia. No to jedziemy. To bardziej tak Vinci tak inteligentny. Następna tura. No. Teraz możemy ten. Teraz, chłopcze, jeżeli chcesz, żebyśmy przyjęli twoją ambasadę, to my ci damy miedź, a ty nam dasz barwniki. I jeszcze złoto. Bezczelność, no ale zaproponuj. No måste avböja. Tak to z nimi jest. No dobra, złota nie chcę. No, dobra. A co na to? No måste avböja. No to nie. Dobrze. Okej. Okay. Gdzie jest żelazo? Prawda, można żelazo od kogoś kupić na przykład, no ale to nie jest to samo. To nie jest to samo, się trzeba prosić. Cicha. Dobra, budujemy plantację bananów. Trzeba by je tutaj... W ogóle tych barbarzyńców to by było fajnie pokonać, tylko czym pokonać, jak my w ogóle nie mamy żelaza, żeby wytworzyć jakąś ciekawą broń. Kraków prosi.
prosi o kadzidło. Prosić zawsze można, jak mawiał premier Tusk. Bruksela, państwo miasta. Samo państwa miasta. Publiczna deklaracja Rosji. O, jest Katarzyna. Приветствую тебя, незнакомец. Здравствуйте. Если твой ум и такт сравнимы с твоей привлекательностью, слабших народов. Мы замечательно поладим. Imperialna. Do widzenia. Swołoć. Wybierz produkcję. Kuter. Ach, po chorobę. Dobra. Kuter z pichleś na pewno się przyda. Biblioteka. Z pichleś na pewno się przyda. Dobra. Teraz tak. A nie. Dobra, wybudowali ten, budujemy koniki. Pastwisko na koników. A my tu płyniemy i każemy mu założyć łodzie rybackie. I teraz tak, czy tu jest idealne miejsce, czy raczej będzie tu idealne miejsce, ale to zaraz zobaczymy. I co? Nie no, jest jedna wielka kicha. Tu to będzie niczym Pearl Harbor. Dwa te. Ale będziemy se kanibali... Tak, tylko że znowu jak nie postawię tu miasta, to nie złapię tych barwników. Dobra, nie ma to tamto. Niech wam będzie. Oczywiście nie Warszawa. Nie żebym miał coś do Warszawy, ale tutaj musi być po prostu Gdańsk. Bo to miasto takie portowe. Latarnia morska na pewno się tutaj przyda. No i widzicie, mamy trzy miasta i już się właśnie zaczyna prucie wora, tak? Zaczyna się niezadowolenie. Ej, a byśmy chcieli następne otwierać miasta. Trzeba jakieś surowce luksusowe pozyskać. Takim surowcem jest chociażby... Tutaj też można na tej bawełnie tutaj coś tutaj wyrzeźbić, no ale... Tutaj mamy barwniki, więc te barwniki to jest towar luksusowy, więc tak, jak ci skończą robić tutaj tą plantację, wyślemy ich tu, jednocześnie kupimy to pole i będzie można troszkę poprawić sytuację tutaj z tymi niezadowolonymi. Następna tura. Najgorsze jest to, że jak oni są niezadowoleni, to się wszystko wolniej rozwija. Trzeba by się wymienić z kimś na coś. Czekajcie, może jakąś dyplomację uskutecznimy. Gustaw Adolf Katarzyna. Może z Katarzyny. Zdrastuj. Zdrastuj. Masz wieloryby dwa razy, ja mam dwa razy mieć. Co ty na to? O! Договорились. Dziękuję bardzo. Spasiba. I widzicie, i już trzy buźki zadowolone. Można? Można. Nie można być takim zapyziałym, że o, Rosja to już nie. Nie. Handel. Proszę, Maria Teresa. Heißt eure Eminenz willkommen in Herzlich willkommen, również Verstehen. Um vier wird gespeist. Ja, natürlich. Co ty tutaj masz? Kamienie szlachetne. Mi
potrzebuję kamieni szlachetnych, więc może ja ci dam kamienie szlachetne, a ty tobie dam miecz. Co to? Nie, może miecz. Nie do przyjęcia. Tak nicht. A marmur? To wie gut? Wir lehnen ab. Dobra, na razie nie jesteśmy zdesperowani. Do widzenia. Auf Wiedersehen. Następna tura. Okej. No i jesteśmy w lesie. Znaczy jesteśmy na czwartym miejscu, bo nie mamy żadnego cudu świata. Maria Teresa też nie ma. Katarzyna i Gustaw mają po jednym. I tutaj jeszcze jest Napoleon i kto tam był, kogo ja tam wybrałem? Napoleon i Bismarck. Płyńmy dalej. Odkrywajmy nowe lądy. No dobra, rzeczywiście, trzeba ich iść odkrywać. Gdzieś były te... Tam gdzieś były te ruiny. A, tu są barbariansi, ale jakbyśmy tu weszli, odkryli i szybko uciekli, to może to się udać. Oczywiście ryzykujemy, że się wpakujemy na minę i zarezają mi tych wojowników, to by nie było dobre. Ja natyrlisz, ja wolę. Dobra. Także tak. Aha, tutaj. Proszę, odkrywamy następne państwo miasto. Co to za państwo miasto? Kyzyl! Kurde, nie wiedziałem, że takie coś w ogóle funkcjonuje na świecie. Okej, fajnie. Fajnie, że jesteście. Tutaj barbariansi ich rezają. Tutaj można punkty załapać u takiego miasta, jak się właśnie takich barbariansów... Barbarzyńców, przepraszam, nie wiem, po polsku. Pokona. Jak nam tam idzie ten Stonehenge? Trzy tury jeszcze, żeby tylko nas ktoś nie wyprzedził, bo wtedy cały wysiłek idzie jak krew w piach, nie? Właśnie tu na południu możemy trochę podręczyć. Następny. Kryzyl bierze na celowo do blisko. A co to za miasto? Jakieś mongolskie chyba. Kamienie szlachetne. Złoto, złoto, złoto. No i już cały misterny plan. Dobra, ci nabudowali, co mieli nabudować. Czyli... W sumie niech buduje tę drogę, zanim ja wynajdę port, to tutaj już będą korzyści z tego, że się połączy Kraków z Wrocławiem. Będzie po prostu generowało pieniądze. O, i nie będzie trzeba kupować pola, bo oni sami się rozsunęli. Mamy tutaj, będziemy mieć zaraz barwniki, jak tylko tam dopłynie jakiś ten. Dobra, następna tura. Tu jest całkiem fajne miejsce, żeby się osiedlić. I niestety też fajne miejsce, z którego będą barbarianci wychodzić i nas tutaj niepokoić. Dlatego jak najszybciej trzeba tam ogniem i mieczem, prawda, doprowadzić do porządku. Dobrze.
Filozofia 3, ciągle następna. Tak godzinkę nagram. Zobaczymy, co nam się nagrało. Mam nadzieję, że dobrze nagrało. Aha. Jest to męcz. Czas kruszy wszystko. Wszystko się starzeje i zostaje zapomniane w obliczu potęgi czasu. Bardzo fajnie w takim układzie. Ruiny. No to już, nie ma co na co czekać. Plus 13 do kultury. Bardzo fajnie. Drogi jeszcze żeśmy nie wynaleźli, bo nie umiemy. Koła nie znamy, to burak. Koła nie znać, proszę. Ale nic, jak się nad filozofią myśli, to się nie zna koła. Tu jest obóz barbarzyńców i tu będzie trzeba zrobić ekspedycję karną, wyrezać te dziadostwo i tu będzie piękne miasto. Piękne. Już to widzę oczami wyobraźni. Kraków. Co my tu robimy w Krakowie? Mauzoleum w Halikarnasie. Co ono daje? Wygląda nieźle. O, niech będzie. Tu mamy Stonehenge, takie małe, które mogę wam powiększyć. No, ale będzie dziękuję. Sztokholm. Bardziej mamy taki przegląd strategiczny teraz. Oni mają budować, no to budujcie tą farmę, budujcie. Tak, ci skończyli banany, więc płyniemy tutaj, żeby budować plantację. I dalej nie mamy tego, kurczę, pierdzielonego żelaza, no. To nie jest dobrze. Nie jest to dobrze. Tutaj tak skupia Frank po cichutku, bo malutku chcę tam też te ruiny zbadać. Salzburg! Ja! Następna była. Widzicie, tu już sytuacja troszkę się wymyka ten, bo już jest tylko jedno na plusie mamy ten. Wilno poszukuje Rosji? Jest tylko jedno dobro, wiedza. I jedno zło, ignorancja. Uciekamy, bo już tu się na nas skradają. A my tutaj spróbujemy ukraść te ruchy. A, tak, już ukradliśmy. Bojownicy. Koszt 20. Byśmy za 340 mogli kupić. Włócznicy. O! Siła 11, wojownik ma 8. Dobra, kupujemy ich i zrobimy tam zaraz ekspedycję karną. Wybierz badanie. Koło by się przydało, nie? Bo trochę siara. Chociaż zobaczmy. Dramat i poezja. Będziemy mogli teologię, to ich przeskoczymy trochę. Jest taki nierównomierny rozwój. Takie to jest trochę bez sensu, ale pozwala osiągnąć jakąś przewagę konkurencyjną. Gdzieś jesteśmy, w jednej rzeczy jesteśmy niedorozwinięci, ale w innej wyprzedzamy resztę i to nam pozwala zdobyć jakąś przewagę. Widzicie, mapa nie jest duża, bo tu już zaraz opłyniemy cały świat jak Magellan. No, ale to miało być taka szybka rozgrywka. Następna tura. Dobra. Okej. Okay. Salzburg i Wiedeń. Proszę bardzo, proszę uprzejmie. No to zasejwimy. I na dzisiaj to będzie tyle. Teraz te Kazimierze mi się tu pomieszają. Widzimy się. No dobra, zapisz.
No i dziękuję za uwagę.